W spółdzielni mleczarskiej Mlekpol w Grajewie na zebraniu przedstawicieli podsumowany został poprzedni rok działalności. Spółdzielnia ubiegły rok zamknęła zyskiem w wysokości 28 milionów złotych. Na inwestycje zostały przeznaczone 234 miliony złotych. Większość na budowę proszkowni w Mrągowie. Zebranie przedstawicieli spółdzielni Mlekpol rozpoczęło wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie roty. Do Mlekpolu należy 12 zakładów mleczarskich. W ubiegłym roku do przetwórni Mlekpolu trafiło ponad 1 800 000 000 litrów mleka. Prawie 100% mleka skupowane jest w klasie ekstra. Dzisiejsze walne zgromadzenie podsumowuje działalność gospodarczą. Rok 2018. Jesteśmy właśnie na sali, gdzie będą odbywały się obrady. Rok był dość taki trudny i specyficzny, po prostu. Można i narzekać, ale każdy rok jest jednak inny. Natomiast był bardzo trudny, bardzo zmienny. Jednak chyba uporaliśmy się ze wszystkimi problemami. I cena była w miarę przyzwoita płacona za mleko. Gospodarstwa, pomimo narzekania, w dalszym ciągu się rozwijają. Działalność gospodarczą zamykamy wynikiem dodatnim. Planowane inwestycje realizujemy z problemami, ale cały czas do przodu. Także jednym słowem można pozytywnie ocenić to działalność roku 2018. Przed nami 2019. Trochę będzie trudniejszy ze względu na bardzo dynamiczny wzrost kosztów. Dotyczy to energii elektrycznej. Mieliśmy obiecane przez rząd, że cena będzie z czerwca roku ubiegłego. Dzisiaj już wzrost ceny jest energii elektrycznej około 60% w porównaniu do roku ubiegłego. Dynamicznie wzrastają koszty osobowe z tytułu zmiany cen. No i rynek stał się w tej chwili i pracownika. W związku z tym naszym rolą jest dostosowanie się do tego rynku. A to odbywa się tylko poprzez podwyżkę wynagrodzeń. Również dotykać nas będzie za chwilę fundusze emerytalne, bo co by nie oceniać, będzie to dodatkowy koszt miesięcznie rocznie około 4-5 milionów złotych. Bardzo szybko wzrastają ceny opakowań, ponieważ wszyscy powołują się na to energię, na pracę i tak dalej. Także ten rok będzie 2019 takim sprawdzianem, co z dalszą gospodarką przedsiębiorstw. Rynek produktów jest przetowarowany. Nie możemy się spodziewać podwyżek. W tej chwili negocjacje o podwyżki są wręcz trudne i niemożliwe. Natomiast gorsza jest ta perspektywa cen za surowiec, jaką będziemy płacić naszym producentom. A szkoda by było, gdyby to się obniżyło, ponieważ oni są jeszcze w dalszym ciągu w tym wykroku inwestycyjnym. Niektórzy zaczęli dużo wcześniej, spłacają stare kredyty, inni zaczynają dzisiaj, też zaciągają kredyty. No, należałoby zadbać o mleko polskie i o producentów polskich, bo mamy ogromny potencjał, tego mleka możemy produkować jeszcze więcej. Myślę, że dobrze by było, żeby decydenci pochylili się nad tym problemem, żeby z tej branży mleczarskiej zrobić markę polską, żeby ona w dalszym ciągu się rozwijała. Dzisiaj analizując nawet gospodarkę Mlekpolu, to przez pryzmat uwarunkowań gospodarki mleczarskiej światowej. Musimy to uwzględniać. Dlatego ja też w swoim sprawozdaniu przedstawiam, jaki jest ten skup mleka na świecie, w Europie, w poszczególnych państwach, jaka jest konsumpcja, ponieważ nasi już
członkowie są przedsiębiorcami i taki ogólny ogląd muszą mieć, bo szczegółowy mają ze swoich gospodarstw. Spółdzielnia skupia prawie 9,5 tysiąca dostawców. W ubiegłym roku rolnicy za dostarczone mleko otrzymali 2 miliardy 656 milionów złotych. Już 100 dostawców dostarcza do przetwórni ponad 1 milion litrów mleka rocznie. Myślę, że najważniejsze w mleczarstwie to jest to, żeby tą cenę mleka była największa, najwyższa. To jest najważniejsze, ale przy tym musimy pamiętać o rozwoju spółdzielni. Najważniejszą jest częścią budowa nowego zakładu w produkcji mleka w proszku i przetworów w proszku. To jest takim oczkiem w głowie. Chcemy, żeby to jak najszybciej zakończyć. Na pewno to pomoże dalszemu rozwojowi spółdzielni i spieniężeniu produktów, które będą wyprodukowane. Także to czekamy na to i pilnujemy tego, żeby jak najszybciej zakończyć. Widać, że kolejny rok jest, który ma te obawy, a przede wszystkim obawy są takie, albo jest dużo deszczu i falownego deszczu, który robi szkody, albo w ogóle jego nie ma i też robi szkody. Rolnictwo polega na tym, że nie mamy tego nawadniania uregulowanego, że nie jesteśmy zależni od natury. Jesteśmy w 100% zależni od tego i tutaj widzimy, że w różnych rejonach jest różnie. Niektóre rejony mamy sygnały, w których jest bardzo sucho i rolnicy obawiają się przed zgromadzeniem tych produktów rolnych. A tutaj rejon, akurat tutaj Grajewa, jest widać, że jest zielono. Jak jeżeli jest zielono, to jest dobrze. Ale te opady są, widać, że coraz mniej jest i byśmy zwracali uwagę, żeby próbować być niezależnym trochę od pogody i myślę, że rząd powinien w kierunku nawadniania, pozwolenia wodnoprawnych pozwolić dla rolników korzystania ze sztucznych nawadni. W 2020 roku Mlekpol zamierza skupić 2 miliardy litrów mleka. W tym czasie planowane jest zakończenie budowy proszkowni w Mrągowie, w której będzie przerabiane 3 miliony litrów mleka dziennie.